I czuję się jak ze starym na jakiejś wycieczce. Kuku, dzisiaj maska kupić. Maska? Dobrze, dobrze mu kuku. Mu kuku pokazać. I idziemy na cmentarzysko. Dobra, to mu kuku pokazać tam. Mu kuku móc schować tutaj? Czy do bagażnik lepiej? Kuku, bo nie wiem, pauza mi nie pojadą. No, oby nie. Zdekajmy chwilę. Jedziemy na cmentarzysko, zgarniemy tam Madi, chwilę z nią pogadamy i jedziemy na wypizdowie. Musimy się nauczyć strzelać. Będzie niedługo robota do zrobienia, Mukuku. Mukuku, wiedzieć mu szefa mówić wczoraj. Mukuku, zawsze gotowy. Tak, dobrze, Mukuku. Jeszcze trzeba będzie pojechać do jakiejś knajpy chińskiej, opierdolić coś. A pojedziemy na wypisy do paletos, przecież tam potem dobre burgery serwują. Możemy sobie spróbować. No, burger? Mukuku, lubić burger. Wczoraj być dobra burgera. Dobra burgera? Dobra, ja ci się stawę, Mukuku, trochę mam wsiadę. Super, Mukuku, Mukuku się cieszyć, będzie burgera. Ty, Mukuku, ja tutaj jak mam tak samo co odpalony, więc będziesz myślał, że za darmo ze mną jedziesz. No, szefa chyba żartuje. Co za żartuje? No, skurwa, no szefa musi trochę zarobić, siada, tak, Mukuku? Chyba, że pracujesz, Mukuku, tego kurza. Jak odpracować? No, że coś wymyślę, na pewno. Mukuku, ciekawy być. Mukuku. Ale Mukuku nie wiedzieć, tak to Mukuku się schować w bagażnik. I Mukuku nie musieć płacić. Dobra, Mukuku, zgrywałem się. Dobra, dobry żołnierz. No właśnie. Ja to lubię, jak tak robi. Dobra, Mukuku, wiesz co, na cmentarzysko. No to i Kima, nie? Czy wiesz, ale Madi mieszka na cmentarzu. Mukuku, myślę, że ona wczoraj tylko tutaj się spotkać. Nie, ona mieszkała z cmentarzem, Mukuku. Mukuku, pokazać. Maska? No pokaż maskę. Kurwa, Mukuku. Co to są skrzydełka kurczaka? Kurczak. Trzeba będzie się przebrać z tym, Mukuku. Lepiej zdaj mi tą czapkę i tą maskę. Wyglądasz już w ogóle niepoważnie. Dobra. Siemanko, Madi. Przepraszam, że trochę zeszło, ale... Siemano. Dużo do roboty się było. Co tam? No, jestem gotowa na dziś. Siema, Mukuku. Cześć. Kurde, ale już się odstroiła. My mieliśmy się tylko postrzelać do butelek, a nie strzelać do... kurde, całego wojska. Nie przemyślałam tego. Dobra, miesza o to. Nieważne, jest okej, jest okej. Wsiadajmy do placówki. Właśnie, bierz Mukuku przykład z Madi. Widzisz, jak się odstroiłeś, przygotowała do roboty. A to co, Mukuku? Ci Mukuku, kurwa, dzisiaj zarcia nie da, Mukuku. Mukuku, mieć czapka i maska. Najważniejsze. Dobra, Mukuku. Musimy... To jaki jest plan? Plan jest taki, że musimy pojechać gdzieś na Wygwizdów. Ogarnąłem kopyto dla Mukuku. On nad nią powiedział, że dzisiaj ma karę od matki, bo... Podobno wybił szybę sąsiadce piłką i musi teraz spłacić jakoś ten dług, ale mówił Ronaldinho coś, że następnego dnia wyjdzie. Musimy wybrać jakąś miejscówę, gdzie... Myślałem coś o Sandbe, ale to... może być jakiś mały problem w sumie. Chyba, że ewentualnie gdzieś w lesie. Nawet miałbym chyba pewien plan, gdzie pojechać. Dobra, to pojedziemy lewą autostradą. Tak, Mukuku głodny. Głodny. Spalny. To bydle, co ma karmić cały czas. Jak jest głodny, to Mukuku jest zły. Prawda, Mukuku? Prawda. Albo jak Ronaldinho go wkurwiać, bo Mukuku zły. Tak. Ronaldinho to jest gnojek, ale jest poczciwy, nadaje się do brudnej roboty. No, jakby tej dzisiaj piłką do siebie nie wybił, to na pewno za mnie poszedł. Mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie mnie w dzień, kiedy będzie robota. Normalna, raczej normalna. Kurczę, to tak najpierw się w ogóle utrzymuje? Ja nie wiem, z czego nie żyje. Ronaldinho, może mu się przypał skończył. Ronaldinho. Halo, Ronaldinho. Smoko. Jest na forum, podjedziecie pode mnie, proszę. A skończył się już ten przypał? Wybiłeś piłką okno. Stary, na wszystko na spokojnie, wyjdź tutaj ten, na forum. Jasne. Dobra, zawracam. Jestem na autostradzie, bo jechaliśmy. Dobra, jadę po ciebie, jadę. Dobra, Ronaldinho, bo już wybłagał mamę, że może wyjść z nami do 22. Tak, Ronaldinho, będziemy kopać piłka z Ronaldinho i butelki zbijać piłką. Coś mówiłaś? Bo nie usłyszałem. Zielone mieliśmy, już nieważne.
A mamy w ogóle jakieś głębsze plany na wszystko, czy nie? Tak. Teraz jest tylko trening. Tak, na razie jest tylko trening, ale zaufaj mi, niedługo pojawi się pewnie gdzieś jakaś dobra robota. No dobra. A propos głębszych, to Mokuku jest dzisiaj po paru. Co? Mokuku dzisiaj po paru głębszych jest. Mokuku. Nie wiem, czy ty powinieneś pić na robotę. No, Mokuku rano pić, ale jeszcze trzymać go. Mokuku, a skąd ty się w ogóle znasz z Ronaldinho? To jest ulicy, oboje się wychowaliście. Ronaldinho! Nie. Skaku! Ja Ronaldinho przez szefa poznać. Przecież. Ja sam przez tą wersję na ten fundę psiaki. Ekstra tak. Ronaldinho! Ty, Ronaldinho! Wy tutaj chyba nie jestem przypał masz na tych blokach, co? W sensie przypał. No cały czas tutaj widać psiarnię. No stary, bo jakieś gówno się dzieje teraz. Żebyśmy się w to jakieś słatowarzystwo nie wdał Ronaldinho, bo jak cię pierdolą, to będę miał pojedziemy na robotę. Na spokojnie stary, ale kurwa z kumajczaczem, że dzisiaj pobili naszego kurwa OG Bengera, kurwa. Najbardziej szanowana osoba, kurwa, na tej jebanym forusa, pobita pod blokiem, kurwa. Kumasz to? Ale pobita przez kogo? Właśnie, kurwa, przez nikogo. Kurwa, przez jakichś ludzi, którzy nasz blok... Ustawę tylko co to masz, Mokoku, na twarzy? Maskę bojową? Opowiadałem o niej. Ja wiem, jakąś dudę zapadaj, co wiesz? Ale rodzinna atmosfera. Jesteśmy rodziną. W odrębnej radiostacji, bo to taksówka zimportowana z Turcji jest, więc nie da rady niczego innego, tylko na dyskietki, a chyba, że ktoś ma z was dyskietki. Tak, stary, no nie. Zawsze przy sobie noszę kurwa dyskietki z piosenką. No, wiesz, gdzie będzie sam to się nosiło na Chumberlain? Nawet przedowo mu, stary. Stary, na forum, nie na Chumber. Ja jestem Chumber. Kurwa, gnoje wy z forum, to jak nie pamiętacie starych czasów sambelowskich. Dobra, jak znacie na strzelanie, to mam przyszykowaną jeszcze dla was kurwa trasę parkurową. Kurwa, ciekawe. Jaka trasa parkurowa? Boisz się wysokości? Mokuku, nie umieć latać. Bać się. Spokojnie, Mokuku. No, kurczaki nie latają, jakby nie patrzeć. To maska bojowa. Maska przepraszam, bojowa. Przepraszam, no maska bojowa. Chyba Mokuku jesteś głodny, co? Nie, Mokuku po prostu nie lubi, jak ktoś farmazon mówić. Ja mam co jest burger shot, daj coś. Masz? No jasne. Pierwsze frytki mi zostały. No, zajebiście. A to Mokuku zjeść później. No ja was stary. I czy się ze starym na jakiejś wycieczce. Muzyka fajna. Podobacie się Mokuku? Tak. No. Dobra, dalej nie wiadomo samochodem, trzeba iść z buta. Dobra, lecimy, ugarnijcie się kurwa, bada debili. O kurde, ale ciężko pod tą górę. O, jak Mokuku stąd spać, to się rozjebać. A to tam jest tak daleko, kurwasz? A chcesz, żeby ktoś usłyszał, że strzelamy? No nie tak, z jakiegości tylko pytam, no jedną wyczynę. Spokojnie, byłem tutaj w 90, prawie nic się nie zmieniło, wiem gdzie możemy iść. A ty jakiś dzikich zwierząt? Ja trochę dygam. Może jest jakaś puba. Czy my możemy zrobić sobie przystanek? Jasne. Możemy chwilę zaczekać. To my to się prawie już tutaj znajduje, bo to jest taki kamień i tam bym porozstawiał butelki. I do oceanu na żółwie. Dobra. Dograliście się? No, Ronaldinho pierwszy. Ronaldinho pierwszy, dobra, trzymaj Ronaldinho kopyto. Słuchaj, masz tak, 4 strzały. 4 strzały, będę to wszystko liczył. Za każdym razem ci mówię, kiedy masz strzelać, dobra? No dobra, tak jak to musi tak wyjrzeć. Jesteś gotowy, Ronaldinho? Skup się, bo to jest ważne. Muszę kurwa kogoś wybrać na strzelca. Zobaczmy, kto jest najlepszy. Zdejmę okulary. A co, ty ślepy jesteś? No nie, ale dobrze, że gadają, wiesz? No, dobra. Jesteś gotowy? No, o kurwa, no dobra. Dobra. Masz strzelać pojedynczo. Strzelaj. Raz. Nie trafiłeś, pudło. No dobra. Dawaj kolejny raz, tylko skup się. Strzelaj. Pudło. Ronaldinho gangster. Skup się, Ronaldinho, bo kurwa robota to nie zając. Jak spierdolisz mi w trakcie strzelaniny, to cię kurwa zajebie. Rozumiesz, a mogą zrobić ci krzywdę. Strzelaj. Dobra, Ronaldinho, ostatnia szansa, leci tam ostatnia butelka.
Psaj! Jest! Jest, kurwa! Jest! I tam, i tam! Dobra, dobra, nie wymachaj tak, tak, tak tym gnatem, nie wymachuj tak tym gnatem! A ja ten zorki. Dobra, ciach, pach, pach! To następnemu kuku! Tak. Dobra. Być. Psaj! To jest mu kuku? No, to ty się boisz? No mu kuku strzelić! Mu kuku mieć tłumnik, kurwa! Aha. Chuja, to bierz w takim razie tego mojego gnata. Daj mu, daj mu, daj mu. Simon? Aha. A czy ty będziesz strzelał? No ale przecież ja umiem strzelać. Pokażesz? Ale to myślisz, że ja nie umiem strzelać? No ja nigdy nie strzelałam, chciałam, że ktoś, kto umie, mnie poinstruował. Jasne, jasne. Mogę cię poinstruować, ale jak mu kuku umie, to ci po mu kuku pokażę, jak się strzela. Dobra, mu kuku! No. Strzelaj! O, nie mieć amunicja! Mu kuku, myślę, żeby przeładować. Mu kuku, to się nie stresuj, jest ten pistolet! Kurwa! Pudło! Dobra, skup się, mu kuku, wierzę w ciebie, bo jesteś przecież moim załniesem. Strzelaj! Dobrze, mu kuku! Dobrze, mu kuku! A teraz wyobraź sobie, że za ten sał dostaniesz, kurwa, tego, luklaka w sosie słodko-cytrynowym. Wyobraź sobie to! Strzelaj! Dobrze, mu kuku! Dobrze, mu kuku! Ronaldinho, widzisz? Widzisz, kurwa, mu kuku? Widzisz, mu kuku, jak strzela? Jeszcze ma jedną szansę. Już jest lepszy od ciebie. Dobra, mu kuku! Napierdalaj! Dobra, kurwa. Nie było najgorzej. Dwa trafione, dwa pudła. Mam cię poinstruować, Ali? No, pokaż. Najpierw sprawdzasz, czy broń jest zabezpieczona, tak? Jak już sprawdziłaś, że broń jest zabezpieczona, ładuję sobie amunicję, sztywna ręka. Tak, dokładnie. No, rozumiem. No, idę rozstawić butelki i teraz patrz uważnie, jak strzelam mistrz wszystkich broni. Puszczaj mnie, kuku! Ty już śmiejesz! Dobra, pewna ręka, opanowanie ducha! No i co? No i co? No i co, mu kuku? No i co, cholepca? Kurwa! Szefa, jak mu kuku strzelać? Jaka łamaga? Dobra, sprawdź, jak Mani pójdzie, ja rozstawię na nowo butelki. Poza tym, szefa nie jest od strzelania, tylko szefa jest od myślenia, rozumiesz? Na koło do sał, strzelaj, strzelaj! Dobrze, dobrze. Strzelaj, Mani! Kurde, co jest golera jasna? Dobra, nie stresuj się, dawaj, strzelaj! No, nie, nie wierzę w to. Moment. Ale co? To fair. Tak, no jest fair, jesteś całkiem nieźle. Poczekaj, ostatni raz. Strzelaj! Rozproszyliście mnie, to dlatego. Tak, możliwe, i tak wyszło się najlepiej ze wszystkich nas. Kurde, Mati, nie spodziewałem się, że jesteś taka dobra w te glocki. No, że się najlepiej... Ale to na pewno... Dlatego, że mam taki strój. O, nie, no Mali, gdzie? Taki strój, po prostu się dobrze przygotowałaś i jakby, no, nadaje się do tego. Myluje się, kurde, na serca. Serca do roboty, która się pojawi w następnym tygodniu. O cholera. Ja nie wiem, czy sobie poradzę. Słuchaj, ale to wiesz, ta robota będzie polegała na tym, że w sytuacjach awaryjnych ty chwytasz jako pierwszy za pistolet, jak mówisz strzelaj, to strzelaj, was. No nie jest tak, żeby się musiałam pewno napierdalać, ale lepiej mieć jak niebie tą pewną dłoń. Pozostał nam jeszcze parkour i myślenie. No, kuku w myślenie najlepszy. A ty? Ronaldinho, ty iść lepiej piłka kopać. Dobra, zaczęło już świtać. Musimy się udać w okolice Cypress Flats. Mam tam przygotowaną dla nas trasę. Kto przejdzie parkour, to zostaje, kurwa, osobą, która będzie spierdalała z najebanym łupem. A te butelki, co tak zostawiamy, tak rozbite? Nie dbamy o środowisko? Impreza była. Nie masz to, zajmie się tym mafia recyklingowa. Ja. Co jest? Oni przyjechać na ruchanie do lasa. Na pewno. Na pewno. Kurwa, ja mam zamy. W pogotowiu być. No, mógł kuku wyjść, pogadać? Nie, spokojnie, chyba wiem, kto to jest. O, czekaj, dostałem SMS-a, zaczekajcie chwilę. O, Vito, to ty? Ty strzelałeś mi za domem? Czy ty tutaj masz chałupę? No mam. No... Kiedy się wystarczyło mi prywatne wojsko, właśnie wezwałem i jedzie tutaj moje łody? Co ty pierdolę, złej, odwołaj to, my po prostu strzelaliśmy do butelek, kurwa, robię mały test na nowych nabytkach do roboty.
Mam niezłą ekipkę zmontowaną w tej taksówce i testuję, kto jest najlepszy. Ale zdaję sobie sprawę, że latarnia jest obecnie tak samo na kodzie czerwonym w SIPD. Słuchaj, no ale strzelałem na takim, naprawdę... ale na takim wypizdowie strzelałem, że to niemożliwe, żeby ktoś usłyszał, cholera. Tak, ale ogólnie ja byłem na latarni przez chwilę, właśnie słyszałem strzał, dlatego dzwoniłem do Vito, bo usłuchać strzały. I mówię, Ja wytłumaczę. Tutaj w ciągu miesiąca znaleziono dwa ciała. Jak policja przyjeżdża na strzały, to z długimi i z helikopterem. Co ty pierdolisz tutaj na tę okolicę? No bo dlatego co ochronę postawię. Tam znaleziono ciało i za mną za domem znaleziono ciało. A my przeszukiwali chatę dlatego. O kurwa, to ja nie wiedziałem. Chyba wybrałem najgorsze miejsce w ogóle, jakie mogłem. Cholera, no dobrze, dobrze, że się nic nie stało, bo nie chciałem nikogo w problemy wpakować. Zmywam się stąd. No lepiej, żebyś to nie jeździł po prostu. Dobra, dobra, storki Vito, za mały hałas, no ale specjalnie wybrałem kurczę nos i byłem z dala od cywilizacji, ale no trudno, dobra, zmywam się, jakby co to by tutaj nie było. Dobra.